to tak. Dokładnie jutro. Jutro nie, bo mam szkolenia z BHP, ale już pojutrze. Pojutrze też nie, bo mam rozpoczęcie. Ale w piątek. W piątek? W piątek idę do szkoły. I jak jeszcze ostatnio miałem takie pozytywne podejście, tak teraz zupełnie mi przeszło. Bo przypomniałem sobie, jak to jest w tej szkole. Pomijając już te całe poranne wstawanie, kiedy jeszcze cały świat śpi, a ty robisz wszystko, żeby wyrobić się na czas i ogarnąć, żeby nie wyglądać jak bezdomna małpa, to dopiero od przekroczenia progu szkoły zaczyna się prawdziwy horror. Wszyscy wyglądają i zachowują się jak zombie, a nauczyciele? Daj spokój, oni nie śpią, oni czuwają. Równo o 8 rano wszyscy są ustawieni i tak rzeźcy, jakby spali całe życie. Do tego te 5-minutowe przerwy, podczas których z niczym nie można zdążyć, a gdy już masz tą chwilę, ten upragniony moment, w którym chcesz wziąć kęs swojej kanapki, którą zrobiłeś wcześniej rano, to pojawia się to jedno piękne, magiczne zdanie. Ach, no i oczywiście nie można zapomnieć o tym wspaniałym i świetnie ułożonym planie, który notorycznie powtarzał się od dosłownie od podstawówki aż do technikum. WF. Spoko opcja. Lubię pobiegać, pograć w nogę. Naprawdę fajnie, nie? Nie, bo te pierdolone WF-y nigdy nie są na końcu, zawsze są w środku lekcji, wiecie. Matematyka, chemia, dwa WF-y i później 4 lekcje, na których jebiesz. Masz dylemat. Albo ćwiczysz, śmierdzisz i do końca lekcji czujesz dyskomfort, albo nie ćwiczysz i jesteś cfelem. Co wybierzesz? No ale dobra, może Maciek opowie wam o jakichś plusach. Szkoło, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto się nie uczył systematycznie. Nie jestem ani specjalistą, ani autorytetem, jeśli chodzi o szkolnictwo. Nie wiem, czy skala ocen jest odpowiednia. Nie wiem też, czy nauczyciele są dobrze lub źle kształceni do swojego zawodu, ale mogę powiedzieć o kilku aspektach, przy których mógłbym śmiało postawić wielkiego plusa. Po pierwsze, szkoła to nie tylko miejsce nauki przedmiotów takich jak matematyka, język polski, biologia, chemia, ale również miejsce, gdzie po raz pierwszy spotykamy się z problemami i uczymy się ich rozwiązywać. Nie wszystko kładzie nam się na tacy. To właśnie pierwsze miejsce. Szkoła to pierwsze miejsce, gdzie musimy sami podejść do problemu, musimy wiedzieć, jak go rozwiązać. Może być nawet kilka opcji rozwiązania tego problemu, a my musimy właśnie wybrać tą najlepszą opcję, tą optymalną, która będzie najlepsza dla jednej i dla drugiej strony. To właśnie jest ten pierwszy plus dla szkolnictwa. Rozwiązywanie problemu, rozwiązywanie konfliktów, nauka tego poprzez własne błędy i poprzez własne doświadczenia. Jestem pewien, że każdy z nas, nieważne czy jesteśmy aktualnie w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, na studiach, a może naszym już dorosłym życiu, ceni sobie znajomości, które zawaliśmy w szkole. Być może są to przyjaciele na całe życie, być może to jest miłość na całe życie. Ja jestem właśnie przykładem takiej osoby, która poznała kobietę swojego życia w szkole i do dzisiaj jesteśmy razem i mam nadzieję, że tak będzie do końca naszych dni. I to właśnie jest piękne w szkole. Dlatego właśnie przykładam tutaj wielkiego plusa w szkolnictwie, że możemy poznać osoby, na których tak naprawdę będziemy mogli polegać przez całe życie i te osoby będą mogły polegać na nas. Kolejną sprawą jest profil szkoły, do której uczęszczamy. Być może nauczyciel, dla którego właśnie trafiliśmy do tej szkoły, a nie do innej, a może inaczej, nauczyciel, który potrafi wzbudzić pasję, który potrafi wyciągnąć nasze zainteresowania z czeluści naszego mózgu, naszych skrytek gdzieś tam pochowanych i potrafi wzbudzić nas takie zainteresowanie danym przedmiotem czy daną pracą, że będziemy chcieli to wykonywać w przyszłości i właśnie w tym kierunku będziemy się kształcić. Tak więc nauczyciel, który potrafi obudzić nas swoją pasję, odnaleźć tą pasję, to skarb. Nie każdy potrafi to zrobić. Spotykałem bardzo wielu nauczycieli, którzy po prostu traktowali pracę nauczyciela jako pracę. Przychodzili, pach, kilka godzin do domu. Ale spotkałem też kilku, niestety właśnie jest to proporcja kilkudziesięciu do kilku, więc spotkałem tych kilku nauczycieli, którzy żyli tym zawodem, którzy byli pasjonatami, którzy potrafili poświęcić swoje wolne godziny tylko dla uczniów, by prowadzić ich przez życie, by dotarli w miejsca, tam gdzie właśnie nikt wcześniej nie dotarł. I to jest piękne tak naprawdę, naprawdę to jest piękne. Mimo że teraz i pewnie też w przyszłości będziemy narzekać na szkołę czy na sytuację, które nas tam spotkały, tak naprawdę będzie to miejsce wielkich, przyjemnych wspomnień, bo tak naprawdę spędziliśmy tutaj
całe nasze dzieciństwo, czy to w ławce szkolnej z najlepszym przyjacielem bądź przyjaciółką, czy na kłótni z nauczycielem, bądź też na boisku szkolnym, na którym rozdaliśmy nasze kolano, rozbiliśmy głowę, czy wydarzyły się inne, wydawałoby się straszne rzeczy, będą to naprawdę miłe wspomnienia i po latach, po wielu latach będziemy sobie to opowiadać z wielką przyjemnością, czy będziemy to mówić naszej żonie, mężowi, przyjacielowi, znajomym. To będą nasze wspomnienia, których nam nikt nie wymarzy, których nam nikt nie odbierze i będziemy to na pewno wspominać z wielką, ogromną przyjemnością. No i to było na tyle. Oceńcie ten film, powiedzcie, jakie wasze są plusy i minusy i koniecznie sprawdźcie kanał Maćka, on będzie gdzieś tu, albo tu. Albo tu i tu. Naprawdę, koniecznie sprawdźcie, bo koleś ma gadane i porusza naprawdę ciekawe tematy.